95. rocznica Bitwy Warszawskiej, Dzień Wojska Polskiego oraz przygotowania do obchodów 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej to tematy posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym. Gośćmi posiedzenia byli starosta Jaworski Stanisław Laskowski, komendant chówca ZHP Romuald Janc oraz Halina Smuszko, Janina Chlebowicz i Danuta Opalińska. Siostry Jaworzanki, które jako jedne z pierwszych przybyły w roku 1945 na ziemię jaworską z Wileńszczyzny. Aby uczcić rocznicę cudu nad Wisłą, uczestnicy spotkania wysłuchali referatu i obejrzeli pamiątki rodziny Bogdana Bezega, prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, po czym w dyskusji wspominali powojenne losy swoje i bliskich. Podczas posiedzenia omówiono także przygotowania do obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbędą się one 1 września bieżącego roku i o godzinie 11 delegacje kombatanckie oraz samorządów miasta Jawora i powiatu jaworskiego złożą wieńce w miejscach pamięci narodowej, przy grobie nieznanego żołnierza polskiego, przy ulicy Rapackiego, przy pomniku Sybiraków, przy kościele świętego Marcina oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary hitlerowskich Niemiec, a także żołnierzy wyklętych na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Główne uroczystości odbędą się na Jaworskim Rynku o godzinie 12, natomiast część oficjalna i artystyczna w Teatrze Miejskim o godzinie 12.40. Tradycyjnie już na zakończenie posiedzenia członkowie Rady z okazji Dnia Wojska Polskiego złożyli biało-czerwoną wiązankę na grobie nieznanego żołnierza polskiego.